Witajcie, ja jestem Faga i chciałbym przybliżyć Wam to, co zadziało się na Januszowicach i wyjaśnić co nieco. Zacznę od tego, dlaczego Tigaret tak bardzo się zdenerwował. Mianowicie, wkurzyło go to, że jako gracze zrobiliśmy coś bez wiedzy oraz bez konsultacji tego z administracją serwera. Chciałbym tutaj podkreślić słowa bez wiedzy. W jaki sposób ktokolwiek z administracji może nam zarzucić coś takiego w momencie, gdy demo mówił wszędzie o tym, że ma zamiar zrobić rewolucję. Od ponad 2 tygodni o tym gadał. Wrzucił nawet 3 filmy na swój kanał z przygotowań do tej rewolucji. Więc gdzie niby było to zrobione bez wiedzy administracji? Czy ktoś zabronił wam oglądać materiały demo? Nie, więc dlaczego zarzucacie nam, że nic nie powiedzieliśmy? Chyba każdy wie, na co stać demo i połączenie tych dwóch rzeczy, czyli demo plus rewolucja, to chyba każdy powinien się domyśleć, co może się zdarzyć. Odpowiem teraz na pewien komentarz ze strony Lucyfera pod filmem demo. Lucyfer napisał: ciekawa rewolucja, gdy nikt z administracji nie wie i sobie robicie samowolkę. Teraz to się nie dziwcie, że Tigaret się wczoraj wkurwił. Wszystko spoko, ale wychodzenie z pewną inicjatywą przez graczy jest złe albo zabronione? Tak samo odniosę się do opisu Tigera pod swoim filmem. Cytuję: serwer został zamknięty ze względu na niepodporządkowanie się graczy do reguł administracji oraz wywyższanie się przed wszystkimi wraz z próbą utworzenia wioski trzeciej ze swoimi regułami, nie uwzględniając tego z administracją. Wszystko spoko, tylko za reguły odpowiada regulamin serwera stworzony przez was. Skoro uważacie tak, a nie inaczej, to pokażcie mi, w którym kurwa miejscu w regulaminie jest napisane, że gracze nie mogą wychodzić z własną inicjatywą w celu dania wszystkim darmowego kontentu na filmy. Osobiście nie szukam żadnej kosy z Tigerem ani z Lucyferem, nic do was w sumie nie mam, bo jesteście naprawdę spoko. Ale zarzucanie na takich rzeczy i stawianie w nas w najgorszym świetle nie jest okej. Okay. Waszym zdaniem wykazanie się zaangażowaniem ze strony graczy jest złe? Przemyślcie to, bo moim zdaniem wcale nie zrobiliśmy niczego złego. Jak już wspomniałem w poprzednim materiale, na moje odejście z Januszowic wydarzenia po tej rewolucji nie miały wpływu. Sam godzinę przed wojną poinformowałem o tym demo. Dlaczego postanowiłem odejść? Z powodu braków pomysłów na materiały i zacząłem się po prostu też czuć tak średnio o tym serwerze, a to akurat z mojej winy i tutaj nie obwiniam nikogo z graczy ani administracji o to. Jeśli zrobiliśmy coś złego, to wystarczyło nas zbanować, a nie zamykać serwer, na który ludzie czekali tyle czasu i na którym chcą oni grać. Z czasem przybywa coraz to więcej nowych osób na serwer. Jako administracja pomyśleliście o nich chociaż raz przez chwilę? Nie wydaje mi się, skoro od razu postanowiliście wyłączyć serwer i puścić oficjalną informację, że serwer Januszowice V2 zostaje oficjalnie zamknięty do czasu startu trzeciej edycji, która pojawi się za 3-4 miesiące. Jak dla mnie to trochę brak zimnej głowy i opanowania. Z mojej strony to wszystko. Dajcie znać w komentarzu, co sami myślicie o tej sytuacji. Dziękuję jeszcze raz wszystkim graczom i administracji za tą przygodę. Może kiedyś nasze drogi jeszcze się skrzyżują, kto wie. Trzymajcie się i do następnego. Bajo!